Wygląda na to, że Anthony Joshua dotrzyma słowa i do walki z Josephem Parkerem wyjdzie dużo lżejszy niż do swojego ostatniego pojedynku z Carlosem Takamem. Mistrz IBF i WBA kategorii ciężkiej na 6 tygodni przed zaplanowanym na 31 marca starciem z czempionem WBO waży nieco ponad 112 kg. To aż 3 kg mniej niż podczas oficjalnego ważenia przed bojem z Takamem, kiedy to pobił swój rekord wagi wynikiem 115,2 kg. Ewa Brodnicka została pełnoprawną mistrzynią WBO wagi superpiórkowej po tym, jak z walki z nią zrezygnowała dotychczasowa mistrzyni Ramona Kune. Polka dzierżyła wcześniej tak zwany tymczasowy pas WBO. Brazylijczyk Robson Assis będzie kolejnym rywalem Patryka Szymańskiego. Pojedynek odbędzie się 17 marca na gali organizowanej w Poznaniu. Szymański, który od niedawna trenuje z Ismaelem Salasem, po raz ostatni boksował w maju ubiegłego roku, wygrywając na punkty z Rafałem Jackiewiczem.